się przyjrzymy uważnie pędom tego drzewa, zauważymy taki charakterystyczny, jakby biały nalot, jakby takie białe włoski, taką bawełnę, to jest okrywa jednego z rodzajów mszycy. No one tak się mi tu odrywają. Plus kwiaczki, czyli te osobniki dorosłe mszycy pokryte są taką jakby bawełną. Stąd nazwa tego szkodnika bawełnica. Bawełnica korówka, bo ona po prostu się rozwija w zagłębieniach kory. Co ciekawe, jeżeli ja teraz rozgniotę te osobniki, to można zauważyć, że wycieka tak jakby czerwone takie osocze, przypominające krew. Stąd nazwa również tego szkodnika mszyca krwista, więc używamy albo bawełnica korówka, albo mszyca krwista. Więc te moje ręce są teraz właśnie ubrudzone rozgniecionymi osobnikami. Szkodnik jest bardzo trudny do zwalczenia, bo oprócz tego, że się rozwija w spękaniach kory, gdzie środki chemiczne nie zawsze nam dotrą, ale również może się rozwijać na systemie korzeniowym i wtedy już praktycznie jest nie do zwalczenia. A każda mszyca osłabia rośliny, wysysając soki, a tutaj dodatkowo deformacja pędów, zrakowacenia. Gałązki mogą później w następnym roku zasychać albo w tych miejscach się pędy wyłamują.